Witam Państwa bardzo serdecznie z Ogrodu Marzeń. W ogrodzie jest nie tylko praca, ale i chwilowy czas na relaks, na przyjemności. A ponieważ już kwiecień, więc tych prac jest coraz więcej. Chociaż, no właśnie, jeżeli chodzi o mnie, to tych prac właśnie nie jest coraz więcej. Dlaczego? Dlatego, że u nas wiosna tak naprawdę przyszła już w lutym, więc z większością prac uporałam się właśnie w lutym. I jakie przede wszystkim wykonuję prace w ogrodzie? Są to takie prace porządkowe, czyli co tydzień, teraz już co tydzień, najpierw co dwa tygodnie, teraz już co tydzień docinam krawędzie trawników przy ścieżkach żwirowych, przy rabatach, po to, żeby elegancko się prezentowały. Odchwaszczanie ścieżek, jeżeli jest taka potrzeba, bo czasem gdzieś tam chwasty się wysiewają, i oczywiście rabat. Ale jeżeli przeprowadza się tę czynność co tydzień, to tych chwastów nie ma dużo. Jeżeli mamy rabaty obsadzone, tak jak ja niektóre, że już są mocno zielone, tak naprawdę od wczesnej wiosny, to wówczas tych chwastów również nie ma wiele. Dlaczego? Bo chwasty nie wyrastają, te rośliny po prostu je zasłaniają. Można sobie pomóc i ściółkować, używać na przykład zrębki drzewne, ale ja w tym roku troszeczkę zwolniłam. Dlaczego? Dlatego, że w ubiegłym roku musiałam prawie cały sezon od wiosny aż do późnej jesieni walczyć z inwazją ślimaków, a ślimaki bardzo kochają wszelakie ściółki, tam znoszą jaja, tam się chowają i było ich naprawdę dużo, dlatego w tym roku troszeczkę musiałam wprowadzić zmiany, aby w sposób naturalny zwalczyć ślimaki. Ja nawożenie roślin mam już za sobą, przycinanie drzew krzewów owocowych również, ponieważ zrobiłam to w lutym. Wczoraj przycinałam brzoskwinie. Brzoskwinie są już mocno w fazie różowego pąka, zaczęły już nawet kwitnąć. Zastanawiałam się, czy je ciąć, czy nie ciąć, ponieważ wszystko zaczęło się dużo wcześniej. Zawsze jest ryzyko, że mogą mrozy powrócić, ale na to już nic absolutnie nie poradzę. Tak naprawdę może się to zdarzyć również w maju, bo i bywało tak, że w maju temperatura nocą spadała do minus 6 stopni. Więc tutaj już tą pogodą ciężko jest naprawdę się zasugerować, ponieważ wszystko się zmienia. Ogród jest bardzo, ale to bardzo zielony. Rośliny bardzo rosną. Jakie prace wykonuję jeszcze w ogrodzie? Można już sadzić wiele różnych roślin. Są dostępne w sklepach ogrodniczych, więc możemy rozpocząć czas sadzenia. A to chyba my ogrodnicy lubimy bardzo. Można też już do gruntu wysiewać nasiona roślin jednorocznych, ozdobnych. Ja już część wysiałam. Można oczywiście cały czas jeszcze wysiewać różne rośliny ozdobne do rozsadnika, jeżeli ktoś z Państwa tak ma, ja nie. Dlaczego? Dlatego, że koleusy fukcje zajęły mi już wszystkie parapety, a koleusy są już tak wysokie, że sięgają górnej części okna, a więc światła w domu jest niewiele. Jedynie bardzo duże okno w salonie, ono jeszcze puszcza trochę światła. No i drzwi tarasowe, tak, przeszklone one też. Te koleusy powędrują do ogrodu, do dolnych dniami, ale dopiero w maju faktycznie zrobią się noce ciepłe, powyżej plus 7 stopni. I tak mówiąc szczerze, jakie jeszcze mam prace w ogrodzie? Donice, jak Państwo widzicie, już tutaj wyniosłam do ogrodu. Prawie wszystkie. Zostały tylko te, w których rosną agapanty. One wkrótce, no myślę, że już wkrótce trafią do szklarni i tam już pozostaną aż do czasu, gdy zrobi się ciepło. Dlaczego? Dlatego, że w szklarni bardzo szybko zaczynają rosnąć. Gdy pojawią się przymrozki, to tam będę miała od razu przygotowaną agrowłókninę i jeśli noc będzie chłodna, narzucę agrowłókninę. Tak już wiele razy testowałam, wiele razy ten sposób robiłam i agapanty rosną znakomicie. Nie mogą pozostać w piwnicy, jest to piwnica przy dużym, jasnym oknie, ale to dla nich jest za mało. Potrzebują znacznie więcej dziennego światła.
po to, aby szybciej zaczęły rosnąć zieleni czy nie oczywiście pięknie kwitnąć. Jeżeli chodzi o agapanty, nieraz Państwo pytaliście mnie, czy prawdą jest, że agapanty, żeby dobrze rosły, potrzebują ciasnych donic, czyli potrzebują ciasno w korzeniach. I tak i nie. Ja w ubiegłym roku, zdaje się, dzieliłam agapanty, które miałam w drewnianych skrzynkach i przesadzałam właśnie do takich bardzo dużych glinianych donic i przesadzałam je mniejsze karpy i wcale nie miało ciasno, a wiecie Państwo, że latem pokazywałam filmy i wszystkie, ale to wszystkie bardzo obficie zakwitły, a więc chyba jednak nie do końca. Bywa to różnie, u mnie rosną rewelacyjnie, więc nie mam może stuprocentowej pewności, bo był to pierwszy rok, zobaczymy jak będzie w tym roku, ale w każdym roku miałam agapanty i to były agapanty kwitnące. Jakie jeszcze tutaj mam czynności w ogrodzie? Jeżeli chodzi o przycinanie krzewów ozdobnych, też to już mam za sobą, ponieważ te, które kwitną późnym latem czy jesienią, już przycięłam, natomiast te, które kwitną wiosną, wczesną wiosną i te, które teraz będą kwitły, przycinam dopiero po kwitnieniu. Tak więc tych prac, mówiąc szczerze, nie zostało mi już wiele w ogrodzie. Wszelkie prace takie główne, pielęgnacyjne mam za sobą, dlatego mogę tutaj rozkoszować się pięknem wschodzącego słońca o poranku, jest przyjemnie, ciepło, ptaszki śpiewają i rzeczywiście jest już ta piękna wiosna. W domu, jeżeli chodzi o rozsady, to mam tylko rozsady pomidorów i jeszcze znalazłam niewiele nasion koleusów i wysiałam, ponieważ szkoda mi było wyrzucić nasionka, więc wysiałam do skrzynki, one już też wzeszły, więc jestem bardzo ciekawa, bo może się okazać, że właśnie będą to takie nasionka w takich kolorach, których ja jeszcze nie mam. A są przepiękne kolory koleusów, na Facebooku jest grupa miłośników koleusów i to jak piękne kolory mają, jestem po prostu zachwycona. Nie wiem, czy te kolory są na pewno na 100% tak prawdziwe, jak to pokazują użytkownicy, ale jeśli tak, no to są zachwycające. Też by mi się marzyło, aby mieć właśnie takie koleusy, najbardziej z niebieskim odcieniem, bo wiecie Państwo, że jestem wielką miłośniczką niebieskiego koloru w ogrodzie i rzeczywiście, gdybym gdzieś takie koleusy spotkała podczas naszych podróży tu i tam, to na pewno sobie takie kupię, choćby nie wiem co, no chyba, że będą kosztowały jako kolekcjonerskie bardzo dużo, no to wtedy sobie nie kupię, obejdę się smakiem. Życzę Państwu miłej pracy w ogrodzie, radości, satysfakcji z uprawianych roślin i życzę, aby i do Was przyszła wiosna, bo wiem przecież w komentarzach, że u Was ta wiosna mocno jest opóźniona, więc życzę Wam, aby wreszcie ta piękna, słoneczna pogoda, ciepła, która dzisiaj jest u mnie, powędrowała do Państwa także.